Halo, witajcie w tym krótkim filmiku, w którym opowiem wam zmiany z ostatniego update'u. Jak przywrócić stare hitmarki, czyli te kreseczki tam jakoś traficie. Jeszcze ten sposób na więcej FPS-ów. Jak wyłączyć te cienie. Ale pamiętajcie też o łapkach w górę, komentarzach, subskrypcji i dzwoneczku. Coś tak to było. A więc tak, najważniejsza zmiana. Tryb spekta na dwójkach i na piątkach. Od teraz możecie sobie zobaczyć, jak reszta ekipy sobie radzi, jak padniecie, więc to jest fajna opcja, ale powinna być już dawno. Idziemy dalej. Autka. Autka teraz jak się psują, jeździ się nimi coraz gorzej, tak? Więc trzeba uważać. Według mnie to jest bardzo fajna zmiana, bo za dużo osób sobie po prostu jeździło do końca gierki i tam wygrywało w ten sposób, a tak nie może być. Poniżej 35% nawet nie działa już turbo w autku. Trzeba dbać. Idziemy dalej. Hitmarki. Właśnie to jest ta opcja, o której dużo osób pyta, jak przywrócić stare, bo te nowe to są na pół ekranu i to jest fatalne, ale ogólnie to jest fajne, bo jak kogoś traficie w ciało, to zaznaczycie na czerwono, tak? Jak kogoś traficie, ale ma kevlar albo kask, to jest oznaczone na żółto, więc to jest spoko opcja. A jak strzelać powiedzmy w autko, to jest na biało. Więc to jest też spoko, tylko mówię, no trzeba wrócić do tych starych hitmarków i zaraz to pokażę, jak to zrobić. No i oprócz tego, co jeszcze się zmieniło? No, poprawili na pewno optymalizację gry, dzięki czemu każdy powinien mieć z was więcej FPS-ów. Ja to odczułem dosyć mocno. Dobra, to teraz przejdziemy. Właśnie. Najpierw wybieracie sobie najlepiej jakiś inny serwer. Zresztą może być America. America. Wchodzimy do gierki. To jest sposób na to, żeby wyłączyć te cienie. Może nie wyłączyć, ale strasznie ograniczyć, że parę metrów przed wami się tylko pokazują, tak? I dzięki temu będziecie mieli więcej FPS-ów. Wybieracie region, wchodzicie w opcję, region. Jeszcze raz wybieramy serwer, a teraz już wybieramy Europę, czyli tutaj, gdzie normalnie gramy. Ktoś tam nie wiedział. Jesteśmy w Europie. To jest to. I ostatnia opcja teraz, to jest właśnie jak przywrócić stare hitmarki. Wchodzimy settings. Gameplay. I czwarta opcja musi być na on. Pod filmikiem w opisie wrzucam też mój aktualny config, zmieniłem rozdziałkę. To jest akurat w oknie to. Na 1600 na 900. I gierka jest troszkę jaśniej, bo teraz też po tym update'cie jest wszystko takie ciemniejsze i tak. Tu nie było kogoś zauważyć. No i to by było na tyle, więc wszystko macie. I pamiętajcie, config pobierzcie i 28 fragów wpadnie jak mi wczoraj. Więc jest pięknie. Trzymajcie się, pamiętajcie o łapkach w górę, komentarzach, subskrypcji i dzwoneczku. Trzymajcie się, cześć, do następnego.